Proszę Państwa, mówimy tutaj o Jezusie Chrystusie jako o Królu. Jezus Chrystus Królem Wszechświata, który panuje w niebie, dlatego weselcie się od roku 1914. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł, wiedząc, że ma mało czasu, pałając gniewem. No świętością, ale w życiu, to więc jeżeli jedziesz tramwajem, jeżeli pretensje masz do całego świata, a że tu śmierdzi, a że tam śmierdzi, a że fochy robisz, okazujesz poprzez dąsanie niezadowolenie swoje, to na pewno nie należysz do chrystianizmu, a że nominalne chrześcijaństwo to kopcą papierosy, stoją przed biblioteką uniwersytetu, przed drzwiami, bluzgają i kurwa, no to nominalne chrześcijaństwo, owszem, ale to nie jest chrystianizm. No. Świadkowie Jehowy nie idą do wojska, nie idą się zbroić, nie idą na skargę do sądu. Apostoł Paweł powiedział, czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Tak było u pierwszych chrześcijan. Tego teraz nie ma, no bo to od chrystianizmu to odeszło daleko i w czasie, i w miejscu, w przestrzeni. Ojcze nasz Jahwe, Ojcze nasz Jehowo, także też imię Boże zostało wyrzucone, zatarte, ślady wszelkie po imieniu Bożym. Drugie przykazanie wyrzucone, całe mnóstwo rzeczy wyrzucono, a pogaństwo wprowadzono. To więc pokazujemy Państwu takie próbki tylko, przykłady, jak to masoneria doprowadziła do rozkładu chrystianizm. Właściwie nominalne chrześcijaństwo to już, tak jak mówię, nie jest chrystianizm. Ile jest symboli pogańskich w tym nominalnym chrześcijaństwie? Ile jest czarów, ile wróżb, rzeczy złych, rzeczy złych.